is. Każdy czas. Bóg jest tu, Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest tam, Bóg jest każdym z nas. Drugi sercu to masz, Bóg jest tu, Bóg tu, się pomocą, Bóg tu, i w modlitwie my słyszę Jego głos. Bóg jest tu, dla uzależnionych. Zapytałam, czego Pan najbardziej potrzeba. On powiedział przebaczenia. Przebaczenia sobie i przebaczenia innym. Ponieważ my też wiele raniliśmy. I ranimy naszych bliskich, wpakując się w uzależnienie. Ale przebaczenia też my sami potrzebujemy. I my sami, żebyśmy umieli przebaczyć. Ponieważ nic nie dzieje się bez przypadku. Potrzebujemy się nawzajem. I tego nie zastąpi ani internet. Tego nie zastąpi żadna rzecz. Nawet wypasiona komórka. Potrzebujemy się nawzajem. Bez wspólnoty nas zbawił Chrystus. Dlatego pragniemy siebie też nawzajem, siebie, Kościoła, Jezusa. Rzuć swój w dom! Szczęśliwi są ci, którzy choć raz doświadczyli ludzkiej przyjaźni i miłości. Uwaga! Kto może w nocy zadzwonić na przykład o drugiej, trzeciej do przyjaciela i ktoś mu nie napisze, weź, wyluzuj, no. Trzecia w nocy. Coś się stało, dzwonić SMS-a i możesz na przykład do trzech osób wysłać. Ręka w górę. Kto ma trzy osoby, gdzie może w nocy wysłać? Jest. Okej. Okay. Dwa? Dwie osoby? Dwie osoby, do dwóch osób. Choć jedna osoba. Jedna osoba, która nie powie ci, słuchaj, chyba cię pogięło, nie? Oczywiście z miłości nie dzwonimy po prostu tak sobie, o, nie? Tylko jeżeli coś nas przypili, to wiadomo, że to jest coś ważnego. Druga rzecz, proszę Państwa, to jest taka, że jeżeli choć raz ktoś był zakochany, to tak naprawdę mógł doświadczyć Boga w drugim człowieku w ciele. Skoro spojrzenie człowieka na nas daje nam siłę, moc, a skoro chodzicie, skoro mówicie, to ktoś patrzył na was. Wiecie, jak maluchy się uczą chodzić, nie? No chłodź malutki, chodź kroczek, a cia. Cała rodzina się cieszy. Ja już nie wspomnę, jak zrobić dącnika, jak się cieszą, nie? I teraz rozumiesz, skąd dziecko wie, że to ma robić, że to po prostu tak cieszy rodziców, tak? Czy rozumiesz, kiedy pierwszy wiersz powiedziałeś, czy powiedziałaś, to było po prostu rewelacyjne, ktoś patrzył na ciebie. To jest tak, idziesz z dziećmi, idą na przykład na zjeżdżalnię, huśtawkę, mamo, tato, patrz. Widzę, spokojnie. Zjedziesz, dasz radę. Pierwszy dzień w szkole, pierwszy wiersz. I to jest to, że to jest spojrzenie miłości. To jest, wiecie, jeżeli ludzkie spojrzenie może nadać taki power i siłę, już nie wspomnę, jak ktoś się zakocha, nie? Że na przykład masz przyjaciół, czy możesz siedzieć po świt obok, nie? I masz oczy jak ping-pongi, nie? Do świtu. I wcale ten czas jakiś głupieje, szybko leci. Jak się jest z ludźmi, którym jest fajnie, jest super, to ten czas dostaje jakieś przyspieszenia. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Panowie. Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, przejdź Duchu Święty, przejdź z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź światło się sumie. Veni Sancte Spiritus, byś dotykał tych, którzy się boją iść po sakrament wolności. Być może nie byli już wiele lat. Być może jest jakiś grzech, którego się wstydzę. Zabierz lęk. Panie, ma Pan świata, Pan wszystkiego, co żyje, Pan nie ma, Pan świata, Pan wszystkiego, co wydarzy się. Uwielbiam Cię, Panie, bo wiem, że nie zostawiasz nigdy nas samych. Uwielbiam Cię, Panie, bo wiem, co będziesz dzisiaj robił w sercach tych wszystkich młodych ludzi, wszystkich tych, którzy tutaj są przed Tobą, bo wiem, że Ty nigdy nikogo nie zostawiasz samego. Uwielbiam Cię, Panie. Pan nie ma, Pan świata, Pan wszystkiego, co żyje, Pan nie ma, Pan świata, Pan wszystkiego, co wydarzy się. Panie Jezu, bardzo przepraszam Cię, że nie wykorzystuję tych wszystkich darów, które mi dajesz. Na chwilę narzekam, że mało, że wygląd nie taki, że zdolności nie takie, a że rodzina nie taka, a że ten kraj nie taki. Panie, proszę Cię o uzdrowienie, byśmy potrafili wykorzystywać wszystko to, co mamy. Panie, ma Pan świata, Pan wszystkiego, co żyje, Pan nie ma, Pan świata, Pan wszystkiego, co wydarzy się. Polecam Ci, Panie, wszystkich tych, którzy są zniewoleni, zniewoleni ludźmi, zniewoleni pożądliwościami, uzależnieniami, kasą. Wszystkim tym, co sprawia, że nie potrafimy być szczęśliwi, że jesteśmy na uwięzi naszych grzechów. Prosimy Cię o moc. Prosimy Cię o moc dla tych, którzy są najbardziej uwięzieni. Prosimy Cię o moc dla nas wszystkich, dla naszych braci i sióstr. Ty wiesz najlepiej, bo Ty znasz ludzkie serca. Uwielbiam Cię, Panie, bo nie zostawiasz nas.